Przy szkole podstawowej numer 5 w osiedlu Ogrody powstanie zadaszone boisko. Prace miały ruszyć w tym roku, ale tak się nie stanie. Uczniowie w nowym obiekcie będą ćwiczyć w 2025 roku. Biorąc pod uwagę charakterystykę obiektu, stwierdziliśmy, że tak jak i przy publicznej szkole podstawowej numer 1, będziemy chcieli zrobić łącznik. Zmienił się system, że tak powiem, umieszczenie tej hali. Bo przypomnijmy, pierwotnie hala miała zostać wybudowana w sąsiedztwie boiska. Przesunięcie obiektu bliżej pawilonu szkolnego to rozwiązanie praktyczne dla uczniów, ale i droższe. Stąd też ponad 1 100 000 złotych więcej, ponad 4 miliony oferent zaoferował. Stąd też te środki będziemy mieli również po części dofinansowane. Stąd też musieliśmy drugi przetarg robić. Gmina na budowę zadaszonego boiska wielofunkcyjnego dostała 3 miliony złotych z programu Olimpia, program budowy przyszkolnych hal sportowych. Teraz zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o kolejny 1 000 000 zł na budowę łącznika.